Dzień dobry, Jarosław Walkowicz. Rozpoczynamy spotkanie Nowej Konfederacji, nowy wyścig kosmiczny, czyli raport z frontu. Moimi Państwa gośćmi są doktor habilitowany Grzegorz Brona, członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, dyrektor do spraw biznesu w Cryotech Instruments, wcześniej m.in. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym drugim gościem jest dr Jacek Bartosiak, współpracownik Nowej Konfederacji, a także prezes i założyciel think tanku Strategy and Future, autor książki Koniec końca historii, wydanej przez wydawnictwo Nowej Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło. Zanim przejdziemy do dyskusji, chciałbym przypomnieć o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTubie oraz polubieniu nas na Twitterze oraz na Facebooku. Pozostaniemy dzięki temu w stałym kontakcie, a linki do naszych social mediów znajdziecie w opisie poniżej filmu. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony internetowej, w tym wydawnictwa Nowej Konfederacji, gdzie znajdziecie bardzo ciekawe pozycje, m.in. o tematyce międzynarodowej, geopolitycznej i w tym książkę jednego z naszych gości. Podziękowania przesyłam również naszym partnerom. Naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od genezy nowego wyścigu kosmicznego. Wszyscy, myślę, pamiętamy, czy to z przeszłości, z lekcji historii w szkole, rywalizację Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Sowieckim w czasie zimnej wojny. Natomiast od ostatniego roku, może nieco więcej, możemy obserwować nowy wyścig kosmiczny. Kiedy się rozpoczął ten trend, kto go rozpoczął, a jakie starają się w tym wyścigu uczestniczyć? Panie profesorze. Och, to chyba nie jest tak, że to jest nowy wyścig kosmiczny, bo ten wyścig kosmiczny wcześniejszy nigdy się nie skończył. W związku z tym nie ma co mówić o tym, że się nowy zaczyna. Naturalnie widać było przez wiele lat pewne trendy bardziej sinusoidalne niż wzrastające. Przestój w tym wyścigu kosmicznym wcześniejszym w latach 90. jest jasny. Jeden z graczy tak naprawdę częściowo się wycofał albo wstrzymał działania. W związku z tym ten obszar próżni, który naturalnie powstał, musiał być wypełniony przez kogoś innego, stąd pojawili się Chińczycy. Natomiast Chińczycy, o których pewnie zaraz będziemy troszkę więcej mówić, to nie jest tak, że oni się pojawili nagle w latach 90. Ta idea dołączenia się do wyścigu kosmicznego ze Stanami Zjednoczonymi, ze Związkiem Radzieckim, no to są tak naprawdę wczesne lata 60. w Chinach, a nawet wcześniej, chyba w 59. roku, zaraz po Sputniku 1, Mao stwierdził, że teraz Chiny lecą w kosmos. No naturalnie przez wiele, wiele lat ten wyścig był zdominowany przez bardzo dużych graczy, dwóch takich z ZSRR i USA. W latach 90. można powiedzieć o takim kosmosie 3.0, gdy ten ciężar bardzo mocno gatunkowy został przesunięty w kierunku Stanów Zjednoczonych. No i po roku 2000, powiedzmy, gdy Chińczycy okazali się rzeczywiście bardzo dobrze się rozwijać w innych dziedzinach na Ziemi, również technologicznych, wysokotechnologicznych, no gdzieś zaczęli być również zauważalni w tym wyścigu kosmicznym ze Stanami Zjednoczonymi. No, w 2003 roku Chińczycy tak naprawdę byli trzecim państwem, które mogło się pochwalić własnym astronautą, czy też taikonautą. ZSRR, potem Stany Zjednoczone, no i w 2003 roku pojawił się astronauta chiński. No naturalnie potem nastąpiła eskalacja działań chińskich. W tej chwili wydaje się, że są tak naprawdę dwaj światowi gracze, którzy dominują tą scenę geopolityczną na świecie. To są wciąż Stany Zjednoczone, które są jednak jeszcze wciąż i przez wiele lat pewnie będą tym liderem. No i Chiny, które patrzą się bardzo mocno w którym kierunku idą Stany Zjednoczone i również w tych kierunkach ruszają. Chińczycy, w przeciwieństwie chyba troszeczkę do ZSRR, nie starają się wysforować na prowadzenie. To jest naród, który spokojnie trawi to, co dostanie z zewnętrznego świata i tam, gdzie widzi rzeczywiście zysk dla siebie, jest w stanie dość gwałtownie przyspieszyć. No i tak w ostatnich latach widzimy to właśnie na arenie kosmicznej. Tak więc wyścig kosmiczny jak najbardziej, tym, że to nie jest de facto nowy wyścig kosmiczny, to jest kolejna odsłona pewnego globalnego wyścigu kosmicznego, który się rozpoczął jeszcze w latach 50. zeszłego wieku. Dziękuję bardzo. A jak rozwinął się ten wyścig po roku 2000, panie doktorze? Czy doszli nowi gracze? Może zacznę wcześniej trochę niż w roku 2000, zacznę od lat 40., gdy
słuchacze mogą tego nie wiedzieć, że pierwszym obiektem kosmicznym w historii Ziemi był stworzony ręką człowieka, była rakieta V2. A zatem można powiedzieć, że Niemcy byli w kosmosie, a zatem to najpierw wojna doprowadziła do tego i próba uzyskania przewagi w nowej domenie, dlatego że rakieta V2 wznosiła się do przestrzeni kosmicznej, zanim opadała na Londyn czy Rotterdam. Więc to wojna była najpierw w domenie kosmicznej i potem też to wojna generowała i wyścig zbrojeń generował, o tym zaraz zresztą też powiem, kierunki rozwoju. No i teraz też po części tak jest, chociaż nie do końca, o czym zaraz powiem. Natomiast dlaczego się tak koncentruję, zaczynając od samego początku? Dlatego, że zwłaszcza w polskiej debacie trzeba sobie to powiedzieć, że człowiek żyje w różnych domenach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jego życie fizyczne, żyje na Ziemi, na powierzchni Ziemi. Tak jest zbudowany jego szkielet, nie ma skrzel, tak, żyje tutaj. Tutaj się utrwalają stosunki polityczne, stosunki władzy, prosperita, bieda, umieranie, życie. Tak? Tu się rodzą ludzie i umierają w domenie ziemskiej. Natomiast dosyć szybko człowiek opanował domenę morską, później domenę oceanów, później domenę powietrza, żeby w tym tak naprawdę śmiertelnym dla środowiska, środowisku, jakim jest powietrze, no bo przecież człowiek nie fruwa, czy ocean, bo nie jest w stanie przeżyć tam zbyt długo bez techniki, wykorzystał te domeny dla poprawienia swojej konkurencyjności względem innych, do poprawienia swojej produktywności, kapitalizacji, no generalnie dla postępu i też dla wojny. I dokładnie czymś takim samym jest przestrzeń kosmiczna. To jest po prostu nowa domena, gdzie na razie tylko zamaczamy palce w ocean kosmiczny, właściwie funkcjonując przede wszystkim w strefie brzegowej, która de facto jest częścią Ziemi, czyli w orbitach okołoziemskich, które są częścią przecież działania magnetycznego, no w ogóle magnetycznego w ogóle całej biosfery ziemskiej, no bo przecież same z siebie nie biorą, tylko grawitacja powoduje, że obiekty na orbitach okołoziemskich obracają się, bo rotują wokół Ziemi. W związku z tym jest to część Ziemi i bardzo specyficzna domena, gdzie panują inne reguły gry, które warto opisać, dlatego że one generują takie, a nie inne przewagi, takie, a inne możliwości biznesowe i oczywiście takie, a inne przewagi wojskowe. Wojskowe względem Ziemi, tak jak ocean to czynił, czy tak jak to czyniło powietrze. I teraz wracając, no, kosmos później był oczywiście przedmiotem wyścigu, przede wszystkim wyścigu zbrojeń, chociaż formalnie, teoretycznie, poza wyjątkami nie było broni na orbitach okołoziemskich, czy nawet nie zrealizowano programu składowania broni nuklearnej na Księżycu, a takie były plany w czasie zimnej wojny, to przede wszystkim to było miejsce, gdzie były zamieszczone sensory na orbitach, które wykrywały startujące pociski międzykontynentalne. No i oczywiście pociski międzykontynentalne w tej śródfazie leciały przez przestrzeń kosmiczną. W związku z tym kosmos był też przedmiotem właśnie takiej rywalizacji w ramach wzajemnego odstraszania. No i wraz z upadkiem Związku Radzieckiego Amerykanie stracili trochę animusz, bo tego przeciwnika nie było. Natomiast pierwsza wojna w Zatoce pokazała, że przecież te zdolności detekcji doskonale działają również do wojny konwencjonalnej przeciwko takiemu przeciwnikowi jak Irak. I w ostatnich 30 latach Amerykanie uzależnili swoją globalną projekcję siły, jako globalna siła manewrowa od planety Ziemia, od orbitujących na niskich, średnich, znajdujących się obiektach, które mają sensory i które dostarczają mnóstwa informacji, które są potrzebne Amerykanom do tego, żeby namierzać, nawigować, podróżować, składować, do wszystkiego. I to jest kwintesencja teraz tej kwestii rewolucji informacyjnej, do której kosmos jest bardzo potrzebny. No i oczywiście w ostatnich latach jest jeszcze New Space i kwestia tego, że śmiałkowie niektórzy zaczęli myśleć, że może robić naprawdę niezły interes na kosmosie. I to nie tylko oczywiście w sławnych minerałach na Księżycu czy w pasie asteroid, ale też, tak jak Musk udowodnił, można przecież robić interesy normalnie komercyjne, wynosząc obiekty naukowe, wynosząc nawet obiekty wojskowe, ale też przecież łącząc komunikacyjnie, wykorzystując to, że prawda, to łatwiej tam się propaguje w komunikację.
wykorzystać do robienia pieniędzy. Zwłaszcza, że po rewolucji nowej, informacyjnej, jako informacja stała się towarem w ostatnich latach. Po digitalizacji treści, ale też przede wszystkim możliwości digitalizacji obrazu, gdzie obrazek stał się teraz towarem, jego kompilacja, jego klasyfikowanie, to też kosmos się wydaje świetnym miejscem. I to ten bliski, taki na orbitach Ziemi, już abstrahując do tego, że jeszcze nie dotknąłem kwestii właśnie Księżyca, Marsa, czy eksploracji pasa asteroid, co może przed nami, pan profesor też pewnie coś o tym powie. No i Chińczycy oczywiście też chcą wziąć udział w nowej ekonomii. Plus też chcą mieć sensory, plus chcą uniemożliwić Amerykanom swobodną projekcję siły, a ona jest oparta o sensory umieszczone w kosmosie i chcą zniszczyć. Można by o tym bardzo długo, długo mówić. W związku z tym rozpoczyna się nowy wyścig kosmiczny. Moim zdaniem on będzie dużo bardziej niestabilny niż ten, który był w czasie zimnej wojny z punktu widzenia wówczas tylko i wyłącznie detektorów rakiet balistycznych, bo każdy się bał zrobić ruch, który złamałby delikatną równowagę MAD, tak? Czyli tej wzajemnie nuklearnej destrukcji. Mogę o tym szczegółowo później poopowiadać. Dziękuję bardzo. I jeszcze wrócę do tego swojego pytania. Panie profesorze, jakie kraje poza wspomnianymi przez nas Stanami Zjednoczonymi, Chinami, również Rosją, jeszcze aspirują, chciałyby być państwem obecnym w kosmosie, czy przynajmniej w okolicy Ziemi? Wszystkie kraje by na pewno chciały, natomiast nie każdy kraj stać się na taki ruch. Stąd mamy w tej chwili taką sytuację Chinami. Naturalnymi innymi krajami, które mogą sobie pozwolić na własne duże programy kosmiczne, to jest oczywiście Rosja, która po pewnych problemach na początku tego wieku, pod koniec zeszłego wieku, jeśli chodzi o eksplorację tych możliwości kosmicznych, no znowu coraz śmielej patrzy w gwiazdy. A innym krajem, który z kolei naturalnym jest tutaj biegunem, czy też odniesieniem do Chińczyków, to są Indie, które w znacznej mierze posiadły pewne zdolności wynoszenia obiektów kosmicznych właśnie od Rosji. To jest może mało znany fakt, ale rzeczywiście zarówno chiński program kosmiczny, jak i indyjski program kosmiczny w znacznej mierze bazują na rosyjskim programie kosmicznym. A naturalnie wciąż w grze jest Europa, tylko że jak wiadomo, Europa jest podzielona, dlatego takim ciałem, które może próbować równać się z tymi superpotęgami, jest Europejska Agencja Kosmiczna ze swoimi programami. Natomiast wciąż tutaj nie należy zapominać o tym, że jednak budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej jest kilkukrotnie mniejszy, chociażby od budżetu NASA, nawet po dodaniu budżetu wszystkich krajów w Europie. Oczywiście pozostałe kraje, te, które się mienią przynajmniej jakimiś lokalnymi potęgami, jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, czy chociażby nawet ostatnio Hiszpania, również sięgają gwiazd i są zainteresowane posiadaniem własnych zdolności kosmicznych. Natomiast to nie są wszystkie zdolności kosmiczne. Te wszystkie zdolności kosmiczne składają się w tym momencie takie trzy podstawowe obszary. To są właśnie detektory, które pozwalają dokonywać pewnych pomiarów na powierzchni Ziemi, detektory optyczne albo detektory radarowe. To są systemy telekomunikacyjne, które zapewniają bezpieczną, niezawodną łączność pomiędzy różnymi obszarami w kraju i poza krajem. No i to jest nawigacja, tak? To są trzy takie podstawowe obszary strategiczne, które starają się być zagospodarowane przez poszczególne państwa. I tak naprawdę jedynie te największe potęgi, jak USA, Chiny, czy też w pewnym stopniu Rosja, czy Indie, są w stanie zaadresować te trzy podstawowe obszary. No pozostałe kraje przede wszystkim koncentrują się na zdolnościach optycznych, no bo to jest tak naprawdę chyba najważniejsza zdolność, jeśli chodzi o zdolności strategiczne czy też militarne. Natomiast te pozostałe obszary, takie jak chociażby systemy telekomunikacyjne czy systemy nawigacyjne, no są oddawane w szczególności w Europie, chociażby pod pieczę Komisji Europejskiej czy pod pieczę Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i pozostaje ten sektor New Space, czyli taniej, szybciej, lepiej, który w niektórych obszarach rzeczywiście bardzo dobrze się sprawdza, w innych troszeczkę mniej, ale i w tym obszarze New Space, w tym obszarze tanich satelitów, tanich misji kosmicznych, tak naprawdę na takie tanie misje kosmiczne
mogą sobie w tej chwili pozwolić praktycznie wszystkie państwa, w tej chwili przynajmniej 100 państw na świecie wysłało albo same, albo poprzez działania uniwersyteckie czy prywatnych firm jakiś obiekt w przestrzeń kosmiczną. Ten trend bardzo szybko wzrósł w ostatnich latach, gdy tych firm, tych instytucji, tych projektów, małych obiektów kosmicznych się pojawiło rzeczywiście znacznie więcej. No i na koniec środki wynoszenia, bo o tym też nie należy zapominać, tak naprawdę spaceborn country, czyli kraj, który ma zdolności pełne kosmiczne, to jest taki kraj, który posiada satelity i nimi operuje, ale też posiada możliwość wyniesienia tych satelitów w przestrzeń kosmiczną. Takie kraje całkowicie niezależne to znowu przez dłuższy czas była domena Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin. Natomiast ostatnio właśnie z takim trendem budowy małych rakiet dedykowanych właśnie małym satelitom, no pojawia się coraz więcej tych nowych krajów zdolnych do wynoszenia obiektów kosmicznych. Nowa Zelandia poprzez firmę działającą na swoim terenie z rakietami Electron. Ostatnio również podobne firmy pojawiają się chociażby w Hiszpanii, w Niemczech. W przyszłym roku będą starty takich małych rakiet wynoszących niewielkie satelity. No, oznacza to, że coraz więcej tych mniejszych państw nie jest tylko zdolnych do wysyłania, do operowania własnymi satelitami, a również do umieszczania własnych satelitów w przestrzeni kosmicznej. No widać, że no, ten wyścig kosmiczny zarówno jest na tym najwyższym obszarze pomiędzy dużymi superpotęgami, jak i zaczynają się pojawiać wyścigi kosmiczne między chociażby sąsiadami, niewielkimi państwami, które są w stanie posiąść pewne zdolności do wynoszenia czy też do operowania satelitami. Dziękuję. To jeszcze będę miał do pana pytanie uzupełniające. Czy te firmy, o których pan wspomina w Nowej Zelandii czy w Europie, czy są to firmy prywatne, czy może państwowe, bądź finansowane częściowo z budżetów państwowych? Bo to jest jakby, to pytanie ma sens w głębszym znaczeniu. Czy mamy jakieś, tak jak w czasie zimnej wojny, powiedzmy obozy, które ze sobą współpracują w celu eksploracji kosmosu, tak jak były wcześniej Stany Zjednoczone kontra Sowieci, teraz wiemy o Ameryce i przede wszystkim Chinach. Czy jakieś państwa się satelityzują, czy zbierają jakieś większe porozumienia? To jest doskonałe pytanie, tak naprawdę pytanie wielowymiarowe, bo ten trend, który pojawia się, umożliwiający różnym państwom umieszczenie satelitów w kosmosie, no, jest związany z kilkoma innymi trendami, na przykład takim, że to jest w tej chwili biznes międzynarodowy bardzo mocno. Wcześniej, jeżeli ktoś w Ameryce budował satelitę, korzystał z podsystemów amerykańskich, z wynosicieli amerykańskich, podobnie jak ktoś w innym kraju budował satelitę, również starał się ograniczyć do własnego podwórka. Teraz, jeżeli mamy firmę amerykańską, na przykład firmę Hawkeye, która buduje satelity obserwacyjne, ona tak naprawdę korzysta z podsystemów sprowadzonych praktycznie z całego świata, łącznie z tym, że pewne podsystemy dla tych satelitów są produkowane w Niemczech, na Tajwanie czy w Australii. To jest bardzo ciekawy trend, który przełamał te granice w dostępie do poszczególnych technologii. Oczywiście to nie są te technologie najwyższego gatunku, tak? Te technologie bardzo mocno strategiczne są wciąż poddane restrykcjom eksportowym. W Stanach Zjednoczonych chociażby podlegają one pod ITAR. No i tak jak się pan zapytał, czy to są całkowicie prywatne inicjatywy, czy to są inicjatywy związane z rządami, czy też z instytucjami państwowymi, no chociażby firma Elona Muska, no to nie jest tak, że ona sama z siebie powstała, sama z siebie się rozwinęła. Gdyby Elon Musk nie był pewny zamówień ze strony rządu amerykańskiego, ze strony NASA, czy MOD amerykańskiego, no to nie mógłby tak naprawdę wypłynąć na szerokie wody. Za każdym razem, gdziekolwiek się nie spojrzymy, to działalność firm prywatnych w znacznej mierze jest związana z aktywnością państwową. Nie ma tak, że sam przemysł kosmiczny jest w stanie się rozwinąć bez zdolności danego kraju, bez chęci danego kraju. To jest jeden aspekt, oczywiście finansowy, a drugi aspekt jest taki, że jeżeli dany kraj no, nie zamówi we własnym przemyśle systemów kosmicznych, czy to systemów wynoszenia, czy to systemów satelitarnych, to jest mała szansa, że ktokolwiek na świecie zamówi te systemy, skoro
skoro nie są sprawdzone i nie są przyjęte przez własny rząd. Więc to jest rzeczywiście temat wielowymiarowy, który porusza kooperację pomiędzy różnymi podmiotami, kooperację z państwem, kooperację w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej na terenie Europy. To jest znowu bardzo ciekawy aspekt, bo Europejska Agencja Kosmiczna, która jest niezależna od Komisji Europejskiej, też ma własną politykę angażowania poszczególnych podmiotów z poszczególnych krajów. Tak naprawdę trzeba wejść w odpowiednie łańcuchy dostaw, trzeba przejść kolejne etapy współpracy z tą agencją, żeby stać się równoprawnym czy też pełnoprawnym uczestnikiem programów kosmicznych. My jesteśmy właśnie na tym etapie w tej chwili w Polsce, gdy od 2012 roku budujemy te możliwości, budujemy możliwości współpracy międzynarodowej właśnie w ramach takiego największego europejskiego ciała, jak Europejska Agencja Kosmiczna. Dziękuję. A czy dr Bartosiak coś chciałby dodać? No, w kontekście New Space'a i tego, że mamy nowy wyścig zbrojeń i czy nowy wyścig kosmiczny, to chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy sobie jako ludzkość odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla nas kosmos. Czy jest to dobro wspólne ludzkości, czy pozwalamy jednak, żeby wielkie mocarstwa i wielkie korporacje rozstrzygnęły przyszłość kosmosu, linii komunikacyjnych, tam surowców są lepsze, przecież wiemy, że są lepsze i gorsze orbity dla określonych usług, dla określonych sensorów. Tak samo jest z miejscami na Księżycu, no, tak jak to było na Ziemi. I uważam, że o ile przez ostatnie 30 lat wierzyliśmy, że jednak idzie się dogadać i głównie badania naukowe były przedmiotem pracy w kosmosie, to ta rywalizacja chińsko-amerykańska moim zdaniem złamie ten paradygmat i amerykańskie korporacje będą kopać surowce na Księżycu w programie Artemis, a Chińczycy będą chcieli minąć amerykańską kontrolę niskiej orbity Ziemi, bo Amerykanie na niej panują rzeczywiście i od razu stworzyć linię komunikacyjną na Księżyc, prawda, i do tej przestrzeni cislunar, tak, czyli tej okołoksiężycowej. I to będzie determinowało pewien nowy rozdział. Będzie dużo rywalizacji ekonomicznej, wynalazków dotyczących energii słonecznej, prawda, jej radiowania, jej przesyłania na Ziemię, dotyczące produkcji przy mikrograwitacji, też eksploracji Księżyca w pełnym rozumieniu tego słowa, budowy tak, 3D na Księżycu, uzupełniania paliwa na orbitach, będzie mnóstwo nowych technologii i Chińczycy i Amerykanie będą w tym zakresie rywalizowali i na to się oczywiście nakładają te wszystkie wojskowe elementy, które akurat inaczej niż w czasie zimnej wojny będą współgrać. Niczym kawaleria, gdy Amerykanie uchwalili Homestead Act w XIX wieku, że za Mississippi osadnik może się osiedlić i gospodarować, gdzie właściwie chce, tylko musi przez ileś tam lat ciężyć to, to kawaleria miała ochraniać i nowe linie komunikacyjne, i te trakty, i tych osadników, i ten nowy ład. I dlatego Amerykanie stworzyli Space Force. Będzie rywalizacja, kto ustanawia reguły gry na tym nowym marketplace, na tej nowej ekonomii, tego miejsca. Amerykanie będą chcieli to narzucić, a Chińczycy nie będą chcieli, bo Chińczycy też traktują to nie jak Sowieci, jako tylko miejsce jakichś strategicznych przewag, to też, ale też nowej ekonomii, które niczym zasoby węgla z Afryki czy ropy z Afryki mają służyć Chińczykom w ciągu A, tak, w państwie środka i tak samo Chińczycy będą prawdopodobnie podchodzić do Księżyca, do innych rzeczy. No i to wygeneruje zupełnie nowe napięcia. Moim zdaniem czeka nas, jeżeli żadno z tych mocarstw szybko nie przegra, to czeka nas era nowych wynalazków i eksploracji kosmicznych, nowych technologii, nowego sposobu funkcjonowania, zwłaszcza tej przestrzeni między Księżycem a Ziemią, która jest no, naturalnym środowiskiem w układzie dualistycznym. Tak? Ziemia i Księżyc stanowią jedno z punktu widzenia pewnego kontinuum funkcjonowania, poruszania się w tym i tak dalej. To mógłbym też długo o tym mówić. I o to będzie się toczyła gra. No i oczywiście są ci bohaterowie, ci jak Vasco da Gama, czy Kolumb, czy Bezos, czy Elon Musk. I podejrzewam, że kilku w Chinach bezimiennych dla ludzi z Zachodu, o których nie wiemy, ale też są, tak, i marzą, i pragną. I oczywiście całkowicie się zgadzam z tym, co mówił pan profesor.
mitem powielanym u nas od lat 90. jest to, że prywatny kapitał może naprawdę coś istotnego zrobić, poza tym tylko, że przepuścić przez ludzi, którzy tam obsługują. Generalnie jest tak, że bez państwa pewne rzeczy się nie da zrobić. No, nie da się dokonywać eksploracji kosmosu. W zimnej wojnie nie dało się tworzyć nowych technologii, które zdecydowały bez państwa, bez pieniędzy na badania podstawowe, bez infrastruktury państwowej, która umożliwiała stateczne czekanie na stopy kapitalizacji, bo prywatny kapitał nie lubi czekać. W związku z tym moim zdaniem przed nami też taka era tego partnerstwa publiczno-prywatnego. Zresztą, czy czymś innym była prawa Kolumba niż partnerstwem publiczno-prywatnym? Prawda? I czeka nas podobna i Elon Musk jest tego dokładnym przykładem. Nie tylko rozumiem z zamówienia, ale też przecież wiedza inżynierska, którą się i NASA, i DOD amerykańskie, czyli Departament Obrony podzielił z Elonem Muskiem, czy dzielił zresztą na zasadach, których pewnie będą kiedyś książki, o których jeszcze nie wiemy, bo jest objęte klauzulami. Zresztą śmiem twierdzić, że Elon Musk ma też cele wojskowe. No bo jego Starlink doskonale się będzie nadawał do wspomagania globalnej manewrowej siły wojskowej USA i to już zaraz, jeśli już tego to się nie dzieje. A Starship, gdyby naprawdę działał, jeżeli poleci, będzie manewrował, jeszcze będzie manewrował w mezosferze i będzie sobie latał do kosmosu i wracał, a potem jeszcze będzie w stanie, nie wiem jak oni to mieliby zrobić, ale będzie wracał i będzie miał jak gdyby naprawdę był wielorazowego użytku, to zmieni funkcjonowanie pola bitwy, dlatego że on w tej przepasnej swojej ładowni będzie mógł przenosić bardzo wiele ładunku do tego stopnia, że być może lasery będą możliwe na orbicie, tak, i będą wystarczająco duże, żeby generować tam moce i zwalczać cele w przestrzeni kosmicznej bez jak gdyby pomocy infrastruktury ziemskiej. Można sobie wyobrazić, że Starship będzie też tak naprawdę wielkim samolotem kosmicznym, który w ciągu godziny może prawie dolecieć wszędzie na świecie, używając prędkości kosmicznej, która jest obowiązująca w przestrzeni kosmicznej, gdzie, panie redaktorze, trzeba to też powiedzieć, ludzie to sobie zobrazowali, chociaż to się wydaje oczywiste, że żeby w atmosferze ziemskiej zmienić kierunek albo przyspieszyć, to trzeba dodać energii, tak? Żeby się poruszać. Poruszanie kosztuje energię, tak? A w przestrzeni kosmicznej poruszanie się nie kosztuje energii, tylko manewr albo zatrzymanie się kosztuje energii, no w dużym uproszczeniu. W związku z tym przestrzeń kosmiczna daje niesamowitą możliwość, że się siłą globalną i jednocześnie lokalną, bo jest bardzo blisko nad nami, 150 kilometrów zależy, czy 200 zależy, gdzie są niskie orbity. I to jest bardzo blisko do wszystkich i jednocześnie wielkie prędkości, tak? Pierwsza prędkość kosmiczna, dlatego satelity tak się szybko posuwają. No i ten Starship mógłby z taką prędkością się przemieszczać, więc no, przed nami ta domena stwarza niesamowite możliwości biznesowe i niesamowite możliwości zmiany układu sił na Ziemi. I Chińczycy podjęli rękawice i ja widzę, że jak Amerykanie samolot kosmiczny, to Chińczycy na jesieni samolot kosmiczny. Jak nie zdziwiłbym się, że jest jakiś chiński Elon Musk również, który planuje starty tych rakiet, tak? I tylko nie mówi o tym tyle. I może nie jest jeszcze tak spektakularny i nie ma takiego tempa, ale nie zdziwiłbym się, naprawdę nie zdziwiłbym się. Zresztą widać po tempie rozbudowy portów kosmicznych w Chinach, jakie to ma tempo i też z platform morskich i jaka jest debata na chińskim internecie o kosmosie, jaki jest poziom tej debaty. Ja ostatnio w związku z tym, że piszę o tym książkę, to korzystam z takich narzędzi i po prostu chiński internet na temat kosmosu jest przepastny, przepastny. To jest, myślę, że nie tylko ja, ale nasi widzowie i słuchacze mają w tym momencie sceny rodem z filmów, co najmniej filmów sci-fi bądź książek Jacka Dukaja. Natomiast rozpoczął pan dużo wątków, ale chciałem zapytać, o jakim my mówimy perymetrze czasowym, kiedy te rzeczy mogą zacząć się dziać? Kolonizacja bądź przynajmniej bazy na Księżycu bądź dalej. Do kogo to pytanie? Do mnie? Panie doktorze, proszę. Dobrze, no właściwie to się już dzieje, bo całkowicie Amerykanie wręcz są zbyt zależni od sensorów na orbitach okołoziemskich dla zdolności do projekcji sił w Iraku, Afganistanie czy na zachodnim Pacyfiku i też w Polsce. W związku z tym Chińczycy już od jakiegoś czasu opracowują koncepcję maski zabójcy, niszczenia amerykańskich satelitów na niskich orbitach Ziemi, ponoć też nawet na średnich, tam jest GPS na przykład, od którego Amerykanie są silnie uzależnieni. A nawet na geo, tak? Bardzo daleko. To jest 36 tysięcy kilometrów od Ziemi.
I Chińczycy mają ponoć zdolność niszczenia, ale nie tylko kinetycznego, ale też wpływania w spektrum elektromagnetycznym, tak zwany soft kill NATO. Także to się jak gdyby, to się już dzieje zresztą, Zresztą Rosjanie też zakłócali GPS-a niedaleko obwodu kaliningradzkiego, bo może być też tak zwana, to jest tak zwana wojna nawigacyjna i to się, to można oddziaływać z powierzchni Ziemi na przestrzeń kosmiczną i na sygnały generowane czy zbierane tam. W związku z tym to jest już rzeczywistość, tak? Rzeczywistością również jest amerykański samolot kosmiczny, który prawdopodobnie ma zdolność niszczenia i to dosyć w dużym, szybkim manewrze no, wrogich obiektów na niskich orbitach. Natomiast co do kolonizacji Księżyca, no program Artemis jest niczym więcej jak właśnie Homestead Act, o którym powiedziałem, który w XIX wieku spowodował, że Rzesza ruszyła, że ludzi na zachód od Mississippi. Oczywiście tu nie będzie ani żadnej rzeszy ludzi, ale to chodzi o to, żeby kapitał amerykański był w stanie zainwestować i obliczyć ryzyko i mieć stopy zwrotu z tego, co tam znajdzie. No i trzeba będzie stworzyć linię komunikacyjną, która to obsługuje. Przez poruszanie się w kosmosie stwarza określone parametry. No, jest łatwiej skądś startować, są pewne lepsze orbity, jest transfer Hochmana, żeby się tam dostać. No i Księżyc oczywiście ma mniej ważne i ważniejsze miejsca. I o to toczy się już rywalizacja. Poza tym trzeba utrzymać komunikację, tak? Jest punkt wibracyjny po niewidzialnej stronie Księżyca, który Chińczycy tam mają już satelitę i tam jest tak gdyby wojna nawigacyjna o kontrolę tak zwanych, jak to się mówi, niefizycznych, niebiańskich linii komunikacyjnych, tak? Tłumacząc z języka angielskiego mowę Space Force, tak? I oni o tym myślą, tam w tym Space Force oni tam o tym myślą, jak to zabezpieczyć, bo ta domena jest jak wzgórze, tak? Którym stoi. Zresztą generalnie grawitacja jako zjawisko w Wszechświecie powoduje, że Ziemia jest na dnie drabiny, no, studni grawitacyjnej, Księżyc jest na prawie jej szczycie, na zboczu, w kierunku na szczyt. No i generalnie kto jest wyżej ma kontrolę nad tym, co jest niżej. Naprawdę tak jest. W związku z tym bardzo szybko to zacznie się dziać, jeżeli Chińczycy, a nie Amerykanie nie odpuszczą i przez kilkadziesiąt lat będziemy mieli nową zimną wojnę. Także to jak najbardziej się dzieje. Chińczycy również ostatnimi próbami pokazują, że są w stanie utrzymać linię komunikacyjną do Księżyca z zaopatrzeniem dla robotów, które będą tam pracowały. I to pokazują specjalnie. Amerykanie programem Artemis też będą chcieli to pokazać. Także to jest rzeczywistość. Znaczy to się dzieje i zresztą to jest używane. No nasi żołnierze sił specjalnych o tym wiedzą, bo gdy dzwonili z Afganistanu, to przecież łączą się nie za pomocą korbki i kabla, tylko przez satelitę. Zresztą pamiętacie, była taka afera, że jeden z nich należał do Gazpromu. W związku z tym satelita Gazpromu miał dostęp do informacji prywatnych, rozmów telefonicznych naszych specjalistów z rodzinami, ale też przecież danych kontrwywiadu na przykład. Tak? No i to jest taki dobry przykład. Albo że Obama sobie siedział i decydował na żywo prawie, jak Navy Seals zabijali Bin Ladena. No działo się to dzięki komunikacji opartej o przestrzeń kosmiczną. Tak? Kontynuując temat rywalizacji amerykańsko-chińskiej, panie profesorze, jakbyśmy mieli porównać obecny stan tej rywalizacji, kto jest z przodu, kto prowadzi, Stany Zjednoczone, Chiny, w jakim miejscu jesteśmy my jako Europa? Stany Zjednoczone jeszcze przez dość długi czas będą prowadziły. Tak jak powiedziałem na początku, Chiny zazwyczaj się przyglądają i w momencie, gdy dostrzegą, że dany obszar jest rzeczywiście istotny, są w stanie olbrzymie zasoby poświęcić, olbrzymie zasoby zarówno finansowe, ludzkie, jak i są w stanie zarysować plan długofalowy. Tak? Amerykanie mają z tym problem, że czasami co 4, czasami co 8 lat zmienia się administracja, która resetuje no, bardzo dużo, jeśli chodzi o plany związane z podbojem przestrzeni kosmicznej. W Chinach, Chiny mają tą zaletę, że jeżeli na coś się zdecydują w danym momencie, to są w stanie te plany kontynuować w perspektywie 10, 20, a nawet 30 lat. No co nie oznacza, że Stany Zjednoczone dzięki temu, że były znacznie dłużej obecne w kosmosie, znacznie poważniej w latach przed końcem zimnej wojny między ZSRR a USA, no nie oznacza to właśnie, że Stany Zjednoczone jeszcze wciąż są tym liderem. Jeszcze są w stanie rzeczywiście znacznie szybciej dotrzeć w sferę Księżyca, w sferę Marsa, są w stanie wysłać
znacznie więcej systemów kosmicznych i utrzymać ich w przestrzeni kosmicznej. Natomiast jeżeli się popatrzy na Chińczyków, to Chińczycy rzeczywiście no, bardzo szybko się uczą. Pierwsza stacja kosmiczna chińska 2011 rok znalazła się w przestrzeni kosmicznej. W tej chwili Chińczycy mówią już o trzeciej stacji kosmicznej, która jeszcze w tym roku zacznie być konstruowana w przestrzeni pozaziemskiej. W 2022 ona ma być dokończona. Chińczycy bardzo szybko opanowali technologię lotu na Księżyc. Od 2004 roku, gdy pojawiły się pierwsze plany podboju Księżyca przez Chińczyków, no, wykonali tych misji już 5 takich w 100% udanych, łącznie z tym, że są w tej chwili jedynym krajem, który jest w stanie z powrotem przywieźć fragmenty Srebrnego Globu na Ziemię. Co prawda w 2004 roku Chińczycy już zapowiadali, że pierwszy Chińczyk stanie na Księżycu w 2024 roku, czyli już za 3 lata, to się oczywiście nie zdarzy, już dzisiaj wiemy. Natomiast widać, że to planowanie rozciąga się na wiele, wiele lat, a nawet dekad do przodu. Podobnie jest zresztą z tymi dalszymi obiektami, z Marsem. Znowu Chińczycy rywalizują na tym polu. W tej chwili jest ta rywalizacja bardzo, bardzo ostra. Tak, kilka dni temu, 18 lutego, na Marsie wylądował kolejny amerykański łazik marsjański, który dotarł po 7 miesiącach lotu do Czerwonej Planety. Chińczycy również wysłali swojego łazika, który w tej chwili czeka na orbicie na odpowiedni moment i prawdopodobnie w maju odbędzie się takie lądowanie. Widać, że Chińczycy również w tym dalszym kosmosie podjęli rękawice. Asteroidy to jest kolejny istotny temat dla Chińczyków. Tutaj znowu Chińczycy przejawiają aktywność dość istotną. Mają projekt i program podboju asteroid, poszukiwania ewentualnych pierwiastków rzadkich na tych asteroidach. Patrzą jeszcze dalej Chińczycy. Chińczycy chcą lecieć w kierunku Jowisza. Już mają program przygotowywany pod kątem badania księżyców jowiszowych. To jest dokładnie kopia tego, co się wydarzyło kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych, sonda Juno, czy teraz się wydarzy w Europie sonda JUICE. Widać, że Chińczycy są w stanie podpatrzyć to, co się dzieje, co jest trendami światowymi i dość szybko się to stosować. Tak jak tutaj pan doktor mówił wcześniej o Elonie Musku, Chińczycy w tej chwili, chyba tydzień temu, ogłosili swój program rakiet wielokrotnego użytku. Okazało się, jeżeli w te rakiety spojrzeli specjaliści zachodni, że one są praktycznie 1:1 kopiami tego, co zrobił Elon Musk i to kopiami nie tylko Falcona 9, ale również Falcona Heavy. Chińczycy jedną i drugą rakietę skopiowali i w 2023-2025 roku będą te rakiety testować. To jest po prostu niesamowite, że to jest 1:1 kopia technologii. Nie wiem, co siedzi w środku tak naprawdę, ale jeżeli chodzi o parametry użytkowe, to tam różnice są rzędu kilku procent dosłownie. Tak więc Chińczycy rzeczywiście poszli bardzo mocno do przodu. No i druga część pana pytania dotyczyła się Europy, ewentualnie tutaj naszego udziału. O tym też mówiłem na początku. Europa jest zdominowana w znacznej mierze przez Europejską Agencję Kosmiczną. Europejska Agencja Kosmiczna no, to jest grupa państw, które muszą się ze sobą dogadać co do priorytetów, co do budżetu. Oczywiście jeżeli się dogadują państwa, które mają różne priorytety, no czasami Europejska Agencja Kosmiczna rzeczywiście buksuje w miejscu i zmienia te priorytety dość często. Tak więc Europejska Agencja Kosmiczna jednak jest w istocie w tyle w porównaniu na przykład z NASA, jeżeli chodzi o budżet, a także jeśli chodzi o decyzyjność, tak, bo NASA ma jednak jeden punkt decyzyjny. Oczywiście ten punkt się może zmieniać co 4 lata, natomiast jeśli chodzi o Europę, tutaj te wpływy poszczególnych państw są bardzo, bardzo, bardzo istotne. Co oczywiście nie oznacza, że jesteśmy bardzo mocno w tyle. Jesteśmy w stanie nadążyć w pewnych obszarach związanych z przestrzenią kosmiczną. Te fundusze będą w następnym 10-leciu znacznie większe. Nie jeśli chodzi o Europejską Agencję Kosmiczną akurat, ale o program drugi europejski, program, który jest sponsorowany przez Komisję Europejską. Rzeczywiście Komisja Europejska zauważyła, że jeżeli nie dofinansuje programu europejskiego, jeżeli chodzi o takie całkowicie użyteczne obszary typu nawigacja, właśnie teleobserwacja czy telekomunikacja, to zostaniemy w tyle dość istotnie za Amerykanami czy za Chińczykami. Stąd znaczne dofinansowanie programu Galileo,
jednoznaczne dofinansowanie programu Copernicus, pojawienie się zupełnie nowej idei GovSatCom, czyli telekomunikacji. No, widać, że powoli dostrzegamy, że jeżeli teraz czegoś nie zrobimy w Europie na poziomie centralnym, zostaniemy dość istotnie w tyle. Więc no, Chiny, USA, Europa, inne kraje typu Indie, być może w przyszłości również Brazylia, Kanada dość istotnie stara się rozwijać swój program kosmiczny. Zdaje się, że rzeczywiście jesteśmy w tej chwili na tym etapie, w którym już znamy technologię, wiemy jak to robić, jesteśmy w stanie ze sobą konkurować pomiędzy państwami. Wydaje się, że początek XXI wieku rzeczywiście mija pod znakiem nowego podboju przestrzeni kosmicznej. Dziękuję bardzo. I czy doktor Jacek Bartosiak coś chciałby dodać? No, co z Polską? Można by zadać sobie pytanie, bo to jest oczywiście Polacy, tak przeciętny zjadacz chleba, to nawet wyśmiewa, bo mu się wydaje, że kosmos jest taki dziwnym, nieosiągalnym miejscem, zwłaszcza dla Polaków, a jest naprawdę tutaj blisko. Prosiłbym za dużo nie mówić, ponieważ planujemy na kolejny miesiąc kolejną debatę, tym razem o polskich zdolnościach. No to, to tylko powiem, że tymczasem no, naprawdę państwa i biedniejsze od Polski, to wydawałoby się mniej technologicznie zaawansowane, mają jakieś tam programy kosmiczne. Oczywiście nie trzeba mieć całego spektrum zdolności wynoszenia, prawda, centrów całego zarządzania, tym dowodzenia, komunikacji i jeszcze produkować satelity i to jeszcze każdy, ale coś można by robić, no i mieć zdolności, zwłaszcza, że na rynku globalnym można wykupić już zdolności transportowe i mieć jakieś własne konstelacje dla celów wojskowych na pewno, ale też dla różnorakich celów państwowych. Dlatego, że to jest już teraz dosyć tanie, no, a przynajmniej dużo tańsze niż było, właśnie ten New Space, możliwość proliferacji technik transportowych. Także jest tutaj kilka pomysłów i też wydaje mi się, że nasze wojsko mogłoby mieć całe centrum dowodzenia downlink i uplink, tak? Czyli jak gdyby komunikacji z tymi konstelacjami, które poruszają się ogromną prędkością w kosmosie na niskich orbitach i obserwują na przykład Rosjan. To nie wydaje mi się, żeby to było ani drogie. Ponoć jest to koszt 1,35 z obsługą jednej sztuki, tak? I na dodatek no to jest teraz też symbol pewnego rozwoju technologicznego, więc jak można nie wziąć w tym udziału? Więc na to bym zwrócił uwagę. Co jeszcze? No obserwowałbym rzeczywiście, dlatego że problem jest wydostać się ze studni grawitacyjnej i gdyby Elon Musk albo Chińczycy, tak właśnie o których mówił pan profesor, opanowaliby jednak rzeczywiście te zdolności transportowe, że cena by spadła dramatycznie, cena by wynoszenia 1 kg towaru i ta rakieta byłaby wielorazowa, znaczy wielokrotnego użytku. Jeszcze zbudowano by infrastrukturę na orbitach, że można byłoby tam uzupełniać paliwo, stworzyć jakieś roboty, by naprawiały to, tak? Czyli stworzono by całą infrastrukturę na orbitach Ziemi, no to mielibyśmy zdecydowanie dużą zmianę w gospodarce światowej, już nie mówiąc o kwestii wojny. I wydaje mi się, że ten Starship jako symbol pewien i technologie tam prezentowane na tych kolejnych prototypach jest zwiastunem tego, że jest to możliwe. Tak jak kiedyś mówiono, że nie, jak to możliwe, to, prawda? To wygląda na to, że jest to naprawdę możliwe. Jest to na wyciągnięcie ręki i prawdopodobnie się to wydarzy i to bardzo wkrótce. Jeżeli to się wydarzy, to będzie jak wynalezienie karaweli portugalskiej, dlatego że to będzie koń roboczy, to będzie ciężarówka, jak kiedyś był żuk po prostu dla polskich drobnych przedsiębiorców, który będzie wynosił taka ciężarówka, która będzie wynosiła na orbity tanio, w porównaniu tanio, rzeczy w cenach, które będzie możliwość zbudowania infrastruktury. Jeżeli jeszcze się na Księżycu zbuduje jakąś bazę i zacznie się tam możliwość produkcji, na przykład eksploracji minerałów, to dużo taniej jest z Księżyca wysyłać, to ze względu na studnię grawitacyjną i zasady grawitacji, z Księżyca wysyłać produkty do składania orbitalnych infrastruktur na orbitach Ziemi, niż wynosić z Ziemi, prawda, na niską orbitę Ziemi, tak? Więc ten Księżyc też ma znaczenie z tego powodu. No i wydaje mi się, że ten program Artemis i to wszystko może nabrać takiego tempa, tak? Więc rozpoczęliśmy
akurat mówić o bliskim kosmosie, natomiast obiecał Pan powiedzieć co nieco o kosmosie dalszym. Jakie to są szanse w ogóle, jakie to daje możliwości ludzkości? Okej. No, rozumiem, że musimy tu podzielić kosmos na kilka ogrom różnic. To, co nazywam kosmosem, do który sięgamy w tej chwili, to jest układ Księżyc-Ziemia, tak? Ten planetarny układ dualistyczny i punkty libracyjne w tym systemie i punkty libracyjne L1 i L2 w układzie Słońce-Ziemia. I to tworzy naszą geografię, naszego podwórka kosmicznego, można powiedzieć. I to jest w zasięgu gospodarowania, budowy infrastruktury i tego wszystkiego, o czym do tej pory powiedzieliśmy. No jest kwestia oczywiście podróży dalszych, zarówno ludzkich, jak i automatycznych, zrobotyzowanych, do planet wewnętrznych układu słonecznego i do planet zewnętrznych za pasem asteroid, tak? No i tu pan profesor powiedział, oczywiście Mars, czyli planet, jedna z planet wewnętrznych, no to jest stosunkowo blisko, już von Braun marzył o tym, pisał książkę, jak tam dotrzeć i ludzkość mniej więcej sobie szybko poradziła z tym w latach 40. w obliczeniach, jak tam dotrzeć. Generalnie jest problem, mamy kwestię pasa asteroid, gdzie surowce tam są przeogromne, to znaczy surowce, które można wydobywać tam, przekraczają nasze wyobrażenia ziemskie co do surowców, to jest jedna rzecz. No i oczywiście są te habitaty, te wszystkie miejsca w orbitach, w planetach zewnętrznych Układu Słonecznego, tylko my nie jesteśmy technologicznie jeszcze zupełnie zdolni, żeby podróżować nawet tam, mówię o jakichś takich, żeby gospodarować z tego w sposób poza tylko naukowy, tak, przynajmniej ja literatury trochę czytam, tak to wynika, może pan profesor mnie poprawi. A oczywiście teoretycznie można rozważać, tak jak sądy Voyager, wyjściu z Układu Słonecznego i wyjście oczywiście dalej, no ale do tego są jeszcze dodatkowe prędkości kosmiczne potrzebne, prawda, żeby wyjść z Układu Słonecznego, już nie mówiąc o czasie, trochę się leci jednak, musimy pomyśleć o napędach, co wtedy z napędem, i tak dalej, i tak dalej. No przed nami jest oczywiście dyskusja, jakbyśmy mieli eksplorować kosmos, jakiego napędu mamy używać, bo do tej pory latamy, zwłaszcza do planet tych takich wewnętrznych, transferami Hochmana, czyli przy wykorzystaniu grawitacji. Tak? No, na pewno na dalsze podróże to jest za mało. Potrzebny jest napęd, który będzie powodował większe prędkości naszych tych obiektów i większą zarządzalność tego, no ale to jest bardzo trudne. Innymi słowy, wszechświat jest ogromny, kosmos jest ogromny, nawet ten taki wydawało nam się bliski jest przeogromny, więc to rozstrzygnie tę kwestię, moim zdaniem. Dziękuję. Czy profesor Brona coś chciałby do tego dodać? Jasne. To jest temat rzeka. Tak naprawdę znowu wchodzimy do oceanu po kostki i mówimy, że odbywamy podróże transoceaniczne, a to, co się dzieje rzeczywiście z podbojem kosmosu, to jest takie wchodzenie po kostki na razie. Czyli jesteśmy obecni na niskiej orbicie okołoziemskiej, gdzieś tam patrzymy w kierunku Księżyca, a coraz śmielej program Artemis mam nadzieję, że z powodzeniem umieści przed 2028 rokiem kolejnych ludzi na Księżycu. Coraz śmielej patrzymy w kierunku Marsa, ale dopóki nie opracujemy szeregu nowych technologii, w szczególności tych technologii związanych z wynoszeniem obiektów z powierzchni Ziemi, no o takiej pełnej eksploracji kosmosu czy prawdziwym podboju kosmosu nie ma co mówić. No w tej chwili powiedzmy, i za 1 kilogram wyniesiony w kosmos płacimy Elonowi Muskowi $5000 czy też €5000 i to tak jest cena chyba w tej chwili najniższa i przy zakupie hurtowym, tak? Jeżeli mówimy o wynoszeniu mniejszych obiektów, małych satelitów, to często mówimy o kwotach rzędu 15-20 tysięcy za kilogram. To są jednak olbrzymie kwoty, które nie pozwalają myśleć o tym, żeby szerzej sięgnąć w kierunku rzeczywiście przestrzeni kosmicznej i umieścić tam gatunek ludzki. Natomiast, żeby troszkę puścić wodze fantazji, mnie bardzo mocno inspiruje projekt związany z windami kosmicznymi. Jest taki projekt, który okazuje się, że został zapoczątkowany i wymyślony jeszcze w XIX wieku przez człowieka, który miał polskie korzenie, czyli przez Ciołkowskiego. Ciołkowski wybrał się swojego czasu do Paryża, oglądając wieżę Eiffla, zastanawiał się, co by było, gdybyśmy taką wieżę zbudowali
aż do przestrzeni kosmicznej, czyli nie moglibyśmy w tej wieży umieścić windy i nie moglibyśmy zamiast latać rakietami, o których oczywiście też myślał, on stworzył przecież podwaliny lotów kosmicznych przy pomocy rakiet, czyli nie moglibyśmy właśnie przy pomocy takiej windy kosmicznej trafić w przestrzeń kosmiczną. No, okazuje się, że na dzień dzisiejszy jest to kiepska idea, żeby budować taką wieżę, ona po prostu byłaby za ciężka. Natomiast już w latach 80. były przeprowadzone studia, które w wyniku których zaprojektowano system zawieszony na orbicie geostacjonarnej, z którego to systemu spuszcza się w kierunku Ziemi, no nie winda, ale taka raczej lina, po której można by się było wspinać w kierunku kosmosu. Jeżeli takie coś byśmy byli w stanie skonstruować, jeżeli takie coś bylibyśmy w stanie wykorzystywać w odleglejszej przyszłości, jesteśmy w stanie z tych 5000 dolarów obniżyć cenę wynoszenia do 50 centów. Czyli za kilkanaście dolarów, czy też kilkadziesiąt dolarów, w zależności od tego, ile masy nabraliśmy w swoim życiu, moglibyśmy wybrać się na wycieczkę na orbitę geostacjonarną. Oczywiście, aby coś takiego skonstruować, to nie tylko potrzebujemy olbrzymich zasobów finansowych, natomiast potrzebujemy nowych technologii. Taka winda kosmiczna wymagałaby opracowania nowych technologii, chociażby bazujących na nanorurkach, czyli takich obiektach dość wytrzymałych. No, żeby się po prostu nie zerwała, tak? Natomiast okazuje się, że nad takimi technologiami pracujemy, może nie my jako Polacy, natomiast prace odbywają się nie gdzie indziej, tylko właśnie w Chinach. Chińczycy ogłosili, że koło 2060 roku chcą mieć prototyp działającej windy kosmicznej. Nie wiem, czy im się to uda, natomiast doprowadziła to do tego, że Japończycy ogłosili, że chcą mieć taką windę w 2055. Czyli znowu pojawiła się konkurencja pomiędzy tym razem dwoma gigantami ekonomiczno-technologicznymi azjatyckimi. Japończycy już kilka lat temu pewne technologie testowali na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, testowali w jaki sposób takie windy czy też systemy przesuwania z jednego miejsca do drugiego miejsca na orbicie obiektów rzeczywiście działają. Czyli to jest taka technologia przełomowa, która może jest jeszcze dzisiaj wciąż w domenie science fiction, natomiast wydaje mi się, że jest pewnym kluczem do tego przyszłego podboju kosmosu i przyszłego podboju dalszych miejsc w kosmosie niż tylko i wyłącznie to moczenie naszych stóp tuż przy brzegu. Dziękuję. Tak, jeśli mogę dodać, tak, winda jest świetnym pomysłem, o którym się dużo mówi, no i zwłaszcza też tego rodzaju winda na Księżycu, tak, czy mass drive, który wykorzystując grawitację prawie darmowo może wysyłać obiekty w kierunku Ziemi. Dokładnie. W dół studni grawitacyjnej. To zresztą stwarza niebagatelne, przyznajmy, wojskowe przewagi. A gdyby ktoś oponował jasną stronę Księżyca i straszyłby Ziemię za każdym razem, gdy jest dzień albo noc, mógłby naprawdę, każdy by widział to działo, że tak powiem, wykorzystujące zasady wynikające z tego, co pan profesor mówił. Ja słyszałem ostatnio badania, że rzeczywiście do geostacjonarnej to 36 tysięcy jest na granicy, bo wymyślili jakąś taką technologię. Bo o co chodzi, panie redaktorze? Generalnie to jest taka duża odległość, że ciężar tego materiału powoduje łamanie się tej konstrukcji, tak? Bo no tam już wydaje się, że nitka jest mało waży, ale na takiej odległości już waży. A to jest w dół studni grawitacyjnej, w związku z tym jest sztuka wynalezienia takiego urządzenia, które swoją masą nie będzie niszczyło tego, co jest niżej, tak? I to się jeszcze musi rozkładać na zmienną grawitację, tak, w przestrzeni, więc no to jest zadanie, ale to byłoby niesamowite, bo to byłaby jak stacja taka dokująca, automatyczna, która by zmieniła funkcjonowanie na orbitach okołoziemskich i rzeczywiście pewnie o tym kiedyś będzie trzeba intensywnie jeszcze pomyśleć, chociaż teraz, jak pan profesor powiedział, myślał, no jest kwestia oczywiście fuzji wodorowej, czyli takiego napędu, który wydawałby się prawie perpetuum mobile w porównaniu do tego, co się teraz ma, czyli że osiągamy takie zyski energetyczne na wykorzystaniu tego napędu, tylko że no niestety jeszcze nasi technologicznie nie byli w stanie to stworzyć. Z takich bardziej wydawałoby się przyziemnych, ale skoro już mówimy o przełomowych technologiach, to ja postawię taką tezę, że są trzy technologie przełomowe, które sprowadzą nas, że wojna w kosmosie będzie miała dużo ważniejszy wymiar niż na Ziemi, a zatem jak gdyby kosmos i jego infrastruktura będzie kiedyś decydowała o naszym życiu. Są trzy przełomowe momenty, które to spowodują. Po pierwsze, wynalezienie prawdziwej broni hipersonicznej,
która będzie w atmosferze ziemskiej z prędkością do 25 machów poruszać się i na przykład Amerykanie będą mogli takimi rakietami uderzać wszędzie, w skali taktycznej nawet. I to jest, te prace są bardzo intensywne teraz i to musiała być rakieta w stylu manewrującego, nie wchodząca w kosmos. Ale dlaczego miałaby znaczenie dla kosmosu? Bo wtedy tylko z kosmosu można ją wykrywać. W związku z tym w kosmosie musiały być zbudowane bardzo nowoczesne systemy wykrywania oraz niszczenia tych rakiet z kosmosu. Więc wrócilibyśmy do wojen gwiezdnych Reagana. I dlatego Putin jest taki zaniepokojony programem hipersonicznym. Bo gdyby Amerykanie to mieli, to mogliby dekapitować przywództwo rosyjskie i systemy dowodzenia wojskami nuklearnymi, niszcząc wzajemne odstraszanie nuklearne. No i wtedy druga rzecz to wynalezienie oczywiście transportowalnych systemów laserowych, które mogłyby wisieć w orbitach i z prędkością światła, czyli około tak 40, tak, około 1000 razy szybciej niż rakiety balistyczne poruszają się wtedy, bo taka jest różnica, tak, między prędkością światła a tam prędkością 7-8 km na sekundę, z którą lata rakieta międzykontynentalna balistyczna w kosmosie. To wówczas rozumiemy, jaka jest skala, że wisi to nad naszą głową w przestrzeni kosmicznej, ma systemy, to się nazywało kiedyś Brilliant Pebbles, tak, amerykańskie i po prostu jest w stanie wszystko zwalczać, ale coś bardziej przyziemnego już na koniec, bo rzeczywiście się rozkręcamy tu z panem profesorem, z tymi windami i tak dalej. Coś naprawdę bardzo przyziemnego wydawałoby się. Jeżeli zostanie wynaleziony prawdziwy, pełnowymiarowy, pełnozakresowy samolot kosmiczny, który jest w stanie startować, wznosić się, być w kosmosie, pokręcić się tam z prędkością kosmiczną, wrócić w atmosferę, w szczególności w mezosferę, która jest taką ziemią niczyją w tej chwili, którędy latają tylko rakiety, bo nie ma tam wystarczającego dragu, prawda, czyli tego nośności powietrza, pokręcić się tam, strzelić coś w atmosferze, wrócić z powrotem w przestrzeń kosmiczną, tak? Zmieniać prędkość oraz przede wszystkim, bo w przestrzeni kosmicznej jest mała manewrowość, bo grawitacja powoduje szybko wszystko, ale bardzo ciężko jest zmieniać te orbity, tak? No, generalnie, tak. Więc przewidywalny jest ruch w związku z tym, a w przestrzeni atmosferycznej nie. I w związku z tym, gdyby mógł być w przestrzeni atmosferycznej, mógł być zwinny, szybki i strzelać, tu mógłby się przesuwać, to spowoduje fundamentalną zmianę sposobu prowadzenia wojen na Ziemi i jej Amerykanie i Chińczycy intensywnie pracują i skramjet, silnik skramjetowy jest próbą zmierzenia się z czymś takim. Dziękuję bardzo. Pan doktor ubiegł moje pytanie właśnie, bo na koniec chciałem zapytać o nieco bardziej przyziemne kosmiczne technologie, zatem czy może profesor Rona jeszcze chciałby coś od siebie dodać. Jaki może być kolejny przełomowy krok w rozwoju technologii kosmicznych dla nas? Oj, tam. Ja już powiedziałem, że dla mnie takim przełomowym krokiem jest winda kosmiczna, która umożliwia wynoszenie... Czy może coś wcześniej się przewiduje, bo oczywiście to jest po części wróżenie Tych technologii jest rzeczywiście dużo interesujących, jak chociażby pozyskiwanie energii z przestrzeni kosmicznej, wybudowanie farm słonecznych nie na Ziemi, tylko właśnie w przestrzeni kosmicznej. I o dziwo, znowu Chińczycy mają chyba najbardziej zaawansowany w tej chwili program budowy takiej farmy energetycznej, kosmicznej. Oczywiście jest problem z przesyłaniem takiej energii na powierzchnię Ziemi. Można to zrobić przy pomocy chociażby mikrofal. To jest gdzieś jeden z obszarów do zagospodarowania w najbliższej przyszłości. Na pewno trendem bardzo istotnym jest sztuczna inteligencja w przestrzeni kosmicznej. Powiedzmy sztuczna inteligencja tak w rozumieniu podejmowania decyzji czy też redukcji danych. Okazuje się, że co z tego, że mamy dostęp do bardzo dużej ilości danych w przestrzeni kosmicznej, jeżeli znacznej części z tych danych nie jesteśmy po prostu w stanie przesłać tutaj na Ziemię. W tej chwili bardzo mocno prace idą w kierunku przygotowania odpowiednich algorytmów redukujących ilość tych danych. Od takich najprostszych typu wykrywanie chmur i odrzucanie zdjęcia, które po prostu są chmury, a nie ma interesującego obszaru, przez technologie, które potrafią na przykład zliczyć konkretne obiekty na zdjęciu, rozpoznać się w sposób dynamiczny, na przykład zamaskowane czołgi na zdjęciu. To nie jest wcale takie trywialne. No więc to jest na pewno obszar do zagospodarowania. Innym obszarem to jest serwisowanie satelitów. Satelity mają to do siebie, w szczególności te umieszczone na niskich orbitach, że dość często albo się psują, albo deorbitują się. Satelity bez napędu, no, średnio maksymalnie 3, 4 do 5 lat są w stanie na niskich orbitach okołoziemskich przetrwać. Stąd większość satelitów nowych jest w tej chwili wyposażona w napęd pozwalający podnieść orbitę w momencie gdy ta orbita
okazuje się zawężać na tyle, że satelita zaczyna wchodzić w atmosferę ziemską. Znowu, żeby dostarczyć napęd, paliwo do takich satelitów, trzeba opracować cały zespół satelitów serwisujących, które są w stanie dostarczyć do istniejących już obiektów kosmicznych paliwo, żeby te obiekty nie musiały po kilku latach być deorbitowane, tylko żeby wytrzymały kilkanaście, a może 20 lat. Co jest znowu dość szeroki obszar w tej chwili, na którym prace trwają, w jaki sposób serwisować satelity na orbicie. Czyli sztuczna inteligencja, serwisowanie satelitów na orbicie, całkowita niezależność od człowieka takich obiektów, no plus oczywiście wykorzystanie zasobów kosmicznych do ewentualnego konstruowania nowych obiektów satelitarnych. Tutaj pan doktor mówił o Księżycu, o wykorzystaniu tych zasobów księżycowych, żeby być może sprowadzić w okolice Ziemi te zasoby i z nich zbudować nowe obiekty. Ja z kolei wspomnę tutaj o możliwości sprowadzenia asteroid. Amerykanie mieli taki dość ambitny program za czasów Obamy, wyprawy do asteroidy, złowienia jej przy pomocy specjalnego haka i przyciągnięcia na orbitę okołoziemską. Robili to po to, żeby przebadać, w jaki sposób można wykorzystać ten urobek z asteroidy do budowania chociażby przyszłych satelitów nie na Ziemi i wysyłania ich w kosmos. To oczywiście póki nie mamy windy kosmicznej, kosztuje, ale właśnie po to, żeby zmniejszyć te koszty wytwarzania kolejnych generacji systemów kosmicznych. I to są obszary, które w tej chwili są bardzo mocno badane i testowane. Jeżeli chodzi właśnie o urobek kosmiczny, to znowu nie trzeba go sprowadzać na Ziemię, bo to jest oczywiście trudne, tak? Oczywiście można zrobić to w sposób taki dość, jak tutaj pan doktor wspomniał, katastroficzny, zrzucić na jakieś miasto i niestety to się źle skończy. W związku z tym większość tego urobku rzeczywiście warto by było wykorzystać poza Ziemią. Europejska Agencja Kosmiczna od jakiegoś czasu pracuje chociażby nad tym, w jaki sposób regolit księżycowy przekształcić w substancje, z której można praktycznie wszystko na Księżycu wybudować, od bazy księżycowej poprzez systemy na przykład fotowoltaiczne, kończąc na wykorzystaniu jakichś tam substancji tego regolitu księżycowego do tego, żeby na nim można było sadzić te przysłowiowe ziemniaki z firmy Marsjanin. No i to są rzeczywiście trendy, którymi się spotkamy i zobaczymy je w następnych kilkunastu, być może latach. I to są, w mojej opinii, najbardziej istotne obszary w tej chwili do zagospodarowania, jeśli chodzi o badania tych nowych technologii. Dziękuję panu bardzo. Ta dyskusja była naprawdę niesamowita, bardzo ciekawa informacja. I z wyczekiwaniem patrzymy na to, co przyniesie przyszłość. Tak się wydaje, to przynajmniej mi słuchającemu ta dyskusja. Faktycznie zagłębiliśmy się jedynie po kostkę, może tylko zanurzyliśmy paluszek w tym oceanie. Kończąc naszą debatę, jeszcze raz przedstawię naszych gości, doktor habilitowany Grzegorz Brona oraz doktor Jacek Bartosiak. Ja Państwu dziękuję za uwagę, a jeśli się podobała ta debata, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz pozostawienia łapki w górę, to dla nas jest naprawdę istotne. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.